Witamy widzów kanału Spożywcza TV, portalu hurtidetal.pl oraz agronomist.pl i zapraszamy na program Gabinet Spożywczy. Naszym gościem jest Rafał Wrubleski, członek zarządu i dyrektor sprzedaży w Nestle Polska. Witam serdecznie. A prowadzić będą Michał Siwek, dyrektor Departamentu International Food and Agri Hub Banku BNP Paribas. Dzień dobry Państwu. I Wojciech Szeląg. Panie Prezesie. Koncern Nestl y, poinformował o tym, że sprzedaż organiczna, czyli po uwzględnieniu y, różnic kursowych, podjęciu różnic kursowych, wzrosła w, po, w pierwszej połowie roku o 8,1%. Mimo wciąż trwającej pandemii, mimo presji inflacyjnej i tych wszystkich rzeczy, które nam towarzyszą. Czy to jest efekt wyłącznie podwyżek cen, czy wolumenowo też ta sprzedaż wzrosła? Rzeczywiście to jest e, miks kilku elementów, nie jest to tylko efekt e, podwyżki e, cenowej czy, czy inflacji. E, to co jest dobre, że e, mamy dobrze zbalansowane portfolio i pewnie trzeba tę dyskusję bardziej sprowadzić do dyskusji po kategoriach, ale na dużym obrazku to ponad 80% jest kontrybucji wzrostu z ceny, natomiast nadal kategorie rosną wolumenowo. I tu jest oczywiście różnica między kategoriami. Są kategorie, które mają dobry, jednocyfrowy wzrost wolumenowy, i są takie, które są stabilne, ale bliżej takiego 1-2% wzrostu. To, co jest jeszcze kolejnym elementem, że oczywiście są różne dynamiki między pierwszą a drugą połową roku. Więc to, co w ostatnim czasie widzimy, że jest ewolucja cenowa, i ona też powoduje, że ta dynamika wolumenowa troszkę spowolniła w ostatnich miesiącach. Czy to dotyczy też Polski? Właśnie Nestle, tak, Polsko szczególnie. Tak, dokładnie. To jest już taka perspektywa Polski. To, co jest jeszcze też istotne, że jakie elementy wpływają, to też oczywiście cała transformacja i zmiana oferty i portfolio. I tutaj też mamy różne kategorie z różną kontrybucją nowości, ale nadal to jest bardzo ważny element budowania wzrostu. Chciałem zapytać o spadającą siłę nabywczą polskiego konsumenta, bo myślę, że taką tezę sobie możemy tutaj na najbliższy okres na twardo wpisać w nasze realia gospodarcze. I tutaj chciałem się powołać, posiłkować wynikami cyklicznego badania bieżące nastroje konsumenckie, na czym oszczędzają. Polacy. I aktualnie 60% Polaków deklaruje, że ogranicza swoje codzienne wydatki na codzienne zakupy rok do roku, czyli w trzecim kwartale ubiegłego roku to było około 40%, więc widzimy, że to jest jednak skokowy wzrost 20, 20 punktów procentowych, no, duży skok, tak? Jeśli chodzi o to, jak się zarządza sprzedażą. Racjami z odbiorcami i dodatkowo też y, y, widzimy z deklaracji ankietowanych, że oszczędzają na kategoriach, które są, są dużą, dużymi kategoriami w Państwa portfolio, y, kategorii produktowych, czyli między innymi na słodyczach i przekąskach. No i teraz bazując na wynikach sprzedaży, na Państwa danych sprzedażowych, czy widzicie, widzicie Państwo spadającą siłę nabywczą polskiego konsumenta? No i tu bym się jeszcze drugie część pytania bym Pana poprosił o taki szacunek, bo myślę, że dzisiaj trzeba używać słowa szacunek zamiast prognozy, za liczenie. Jak będzie wyglądała ta końcówka roku, ten umowny okres jesienno zimowy, kiedy jest przewidywane wtedy, że będziemy mieli do czynienia z pikiem, jeśli chodzi o inflację w sektorze spożywczym, tutaj produkcji żywności, jak i tego, co zobaczymy na półkach? Tak, rzeczywiście malejąca siła nabywcza, to, to jest coś, co jest już faktem i z tym się mierzymy. Oczywiście jest. Kala, czy, czy natężenie będzie się pewnie zmieniało i będzie tutaj ewoluowało. Tak? Widzimy to również w naszych kategoriach. To co jest dobre, że ta, ta piramida zanim dojdzie do produktów spożywczych pierwszej potrzeby, no po drodze ma jeszcze kilka elementów. Czyli dzisiaj pierwsza rzecz, którą polski konsument odcina, to, to są podróże, potem spotkania czy rozrywki poza domem. Dopiero potem na kolejnym etapie się pojawia konsumpcja. Więc y, nadal to oznacza, że y, ta, ta siła konsumencka w tej części y, produktów spożywczych no, będzie malała, ale to nie będzie jakiś bardzo drastyczny spadek. To, co oczywiście będzie się działo, no, to, to to, co będzie działo się w środku pomiędzy kategoriami czy w ramach kategorii, bo dzisiaj rzeczywiście y, za te same pieniądze, y, za ten sam wydatek y, po prostu mniej produktów y, kupujemy. Y, tak jest i ta, tak, będzie, y, y, tak, tak będzie w najbliższym czasie. Więc to będzie coraz bardziej e, dochodziła do znaczenia racjonalizacja e, wyborów, racjonalizacja zakupów. I tutaj e, na pewno, jak patrzymy też na, na dane GIEWKI i e, zachowania, predykcje do przodu kon, kupujących, no to zrosła część kupujących, która mówi, będzie bardziej e, zwracała uwagę na oferty promocyjne i szukała więcej ofert promocyjnych. Niekoniecznie to oznacza, że oni będą szukać sklepów, gdzie będzie Tańsza, tańsza oferta, ale to, co będzie się działo w obrębie kategorii czy oferty promocyjne będą ważnym elementem wyboru. Kolejny element to też padło pytanie, jak najbliższe miesiące będą się zachowywały. No, myślę, że tak naprawdę ta, ta siła, e, to uderzenie inflacyjne e, no jest jeszcze cały czas w trakcie, nie? więc e, takie pierwsze uderzenie widzimy teraz po wakacjach. E, więc widzimy też e, i, i, i to, jak te ceny zmieniają się na półkach, czyli każdy z nas odczuwa, że więcej wydaje jednorazowo na, na zakupy i te, te, te paragony to jest coś, co pewnie jest taką zgrozą i psychozą, którą wszyscy mamy w głowie. No, z drugiej strony no, zaczyna się też okres ważny, szkoła i tak dalej, więc inne też wydatki, które będą podobały, że ten racjonalizm będzie się zwiększał. Więc e, oczywiście założenie takie, że jeszcze ta druga połowa to będzie oznaczała na pewno dużą i znacznie większą presję inflacyjną i jeszcze większą racjonalizację wyborów. Nestle to silne i rozpoznawalne marki globalne, chociażby KitKat, chociażby... Nescafe w Polsce to chociażby Winiary czy Nałęczowianka. Jednocześnie widzimy, że udział marek własnych w sprzedaży w Polsce bardzo wyraźnie wzrasta. 20 lat temu było to około 2% z hakiem, dzisiaj jest to około 20%. Tutaj, jeżeli też powołując się na wartość tego rynku, akurat posiłkuje się danimi Nielsena, z którego wynika, że wartość tego rynku przekroczyła już 40 miliardów złotych. I teraz takie pytanie do państwa jako tego właściciela tej stajni wyjątkowo silnych marek. Na ile produkty private label stają się zagrożeniem w tak dla popularnych brandów takimi jakimi dysponuje Nestle? To jest fakt, że udział i znaczenie marek własnych rośnie i one też mają, zyskują na znaczeniu w momencie nie wiem kryzysu, w recesji czy inflacji, czyli ten moment, w którym dzisiaj jesteśmy. Oczywiście y, różnica jest między kategoriami. Są kategorie, w których udział marek własnych jest większy, jest mniejszy, są kategorie, które są mniej bardziej dojrzałe, napędzane innowacjami, więc to wszystko warto osadzić w kontekście kategorii. I patrząc na, na nasze portfolio, y, rzeczywiście są kategorie jak kategoria kulinarna czy, czy, czy y, dziecięca, w których dynamika marek własnych wzrostu jest, patrząc na dane, 12-miesięczne, szybsza niż kategorii, ale są też kategorie jak woda czy y, y, produkty y, dla zwierząt, w których y, dynamika kategorii i wyborów brandowych jest zdecydowanie wyższa niż marek własnych. To, co, bym powiedział, będzie miało bardzo duże znaczenie, to w jaki sposób y, wszystkie y, strony y, tego y, jakby, rynku Będą, będą funkcjonowały i będą konkurowały. I tu bym powiedział: będzie walka o umysły konsumentów. Nie? Bo dzisiaj te, te elementy funk, funkcjonalne, to jest ta walka, która się odbywała przez ostatnie lata. A dzisiaj, tak naprawdę, żeby wygrywać, to trzeba po, posiąść y, umysły i serca konsumentów, i to jest bardzo trudne zadanie. I dzisiaj, ten kto znajdzie dobrą receptę, jak to zaangażowanie konsumentów budować, ten będzie Wygrywał. I to jest jedno z ważniejszych zadań również dla nas, dla naszych marek. To ja teraz y, też o konsumentach, ale nie o sercach i umysłach, tylko o innych częściach ciała, albowiem według danych NFZ i GUS-u, tutaj są zgodne te instytucje, już co drugi dorosły Polak, dorosły powyżej 15 roku życia, y, ma parę kilogramów za dużo. Trzech na pięciu Polaków ma nadwagę, jeden na czterech jest otyły i problem będzie się zwiększał za trzy lata, otyłych będzie 26% kobiet, 30% mężczyzn. I w tym kontekście chciałem zapytać o sposoby walki z tym zjawiskiem. Jak wy, produkując to, co produkujecie, patrzycie na ten problem? To jest oczywiście jeden z większych wyzwań społecznych. Otyłość, ale również marnowanie żywności. Pewnie to jest wątek, który może za chwilę będziemy poruszać. Tak? I tutaj, z mojej perspektywy, jako producent, ale też personalnie, jak na to patrzę, bardzo ważna jest edukacja i kształtowanie świadomości tak? do tych zdrowych, nawyków, nie tylko żywieniowych, ale też jak, jak żyjemy na co dzień. I tutaj bardzo mocno jako, jako producent dużą rolę do tej edukacji i uświadamiania po, poświęcamy. Między innymi bardzo mocno od wielu lat pracujemy z Polskim Związkiem Lekiej Atletyki, edukując dzieci do zachęcenia do aktywnego trybu życia. Czyli jesteśmy jest się różni. Które... Proszę? Jedz, ale się ruszaj. Oczywiście. To, jest, to, jest, to zawsze trzeba dobrze zbalansować, tak? To, jak to się mówi, ten bilans kaloryczny musi być, ile wydajemy, ile powinien się bilansować i to jest wtedy zdrowy styl życia. W cudzysłowie oczywiście, bo też dużo zależy od tego, co jest w głowie i e, jak to zdrowe samoczucie wygląda. Ale to jest na pewno e, dobrze zbalansowana dieta z dobrze zbalansowanym trybem, aktywnym trybem życia. To jest coś, o co powinniśmy dbać jako producenci. Edukować i uświadamiać. To jest bardzo ważna rola. Jeśli chcesz zapytać o opłatę cukrową, to ja zapytam. Nie, nie. nie to, 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 to pytam. <laughs> e, ja chciałem ja powiedzieć, zapytam. że ostatnio słuchałem podcastu właśnie o produkcji żywności, diecie i tak dalej, e, to już bez nazwy, żeby nie robić kryptoreklamy. Natomiast e, na pytanie, co jest podstawą zdrowej diety, to ten pan odpowiedział, że ruch. Od tego zaczął właśnie, co, co, od mm. czego się zaczyna zdrowa dieta? Ja nie odpuszczę tego pytania o opłatę cukrową bo w Polsce wprowadzono ją, ale jeśli chodzi o napoje, są kraje europejskie, gdzie podobny podatek dotyczy też innych wyrobów spożywczych. Taki sposób kształtowania postaw, czy, czy, czy wpływania na, na, na społeczeństwo jego nawyki, co pan o nim sądzi? Ja jestem oczywiście bardziej zwolennikiem uświadamiania, edukowania, żeby konsument świadomie podejmował i dokonywał swoich wyborów. I oczywiście jednym elementem jest edukacja, uświadamianie, a drugim to jest też bardzo aktywna praca nad lepszymi recepturami. To jest coś, co nieustannie robimy. To jest też element naszych zobowiązań, które mamy i chociażby na przestrzeni y, ostatnich kilku lat 217 5% zredukowaliśmy zawartość cukru w naszych produktach. Jesteśmy również sygnatariuszem Stowarzyszenia Międzynarodowego Procentów Napojów i Żywności, gdzie dbamy o redukcję sodu, więc to, to, są, to są elementy, które uważam bardzo znacząco również wpływają na świadome wybory i na to, co finalnie trafia do naszego żołądka. Więc bardzo świadoma praca nad uświadamianiem, plus udoskonalanie lepszych receptur. To jest ten kierunek, w który ja mocno wierzę.